Tomek się załadował z kombajnu, pojechał dalej. Powiem wam szczerze, że bardzo szybko to zatrwa. Nie zdążyłem nawet podejść. A dzwonił do Karolinki o 11:00 dzwonił. Chodźcie na kombajny, bo jedziemy za laskiem, pojedziecie kombajnem. A Karolinka, no to, że Jurek śpi. No cóż, akurat spałem, poszedłem spać. Coś o świcie, no, takie życie. Nie miałem czasu świętować swoich urodzin w dniu, w którym były, czyli 2 sierpnia. Więc się to przeciągnęło. Przeciągnęło się, albo się zaczęło dopiero wczoraj, sobie poświętowałem. Jak Bóg przykazał po swojemu. Do białego rana. No teraz jest to, która 12 czy coś i się właśnie obudziłem. Niebo jest, słońce jest na środku, to gdzieś tak może być przed 12. No a kombajn pracuje w ten sposób, także niestety tam chociaż liczę na to, że za chwilę jednak Tomek znowu przyjedzie i zobaczy mnie tu stojącego i zabierze te kombajny, bo nigdy nie miałem przyjemności. Kto na polu, niech nie schodzi z pola. O, na dachu, niech nie schodzi, żeby zabrać palto. Wiecie, to jubilej, niech ucieka w góry. Z czego tu straty? Zagadka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym ja mówię. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Filmik będzie już lepszy. Po prostu, kto późno wstaje, temu kombajn zboża nie daje. Hej.